Witam Państwa bardzo serdecznie na moim wykładzie. Nazywam się Amelia Kudasik i na co dzień uczę się w 5. Liceum Ogólnokształcącym imieniem Augusta Witkowskiego w Krakowie. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o mózgu emocjonalnym, przedstawię kilka teorii dotyczących mózgu emocjonalnego, poruszę także temat biologii mózgu, powiem, jak emocje są przetwarzane, no i co już wiemy na ten temat. Na pierwszym slajdzie zdecydowałam się pokazać obrazy ukazujące różne osoby. Każda z nich ma inny wyraz twarzy, z którego możemy jakoś intuicyjnie wyczytać emocje, które odczuwają te postacie, o czym powiem w dalszych slajdach. Zacznę może od tego, czym w ogóle są te emocje. Słowo emocja pochodzi od łacińskiego emovere, co znaczy poruszać w ruchu. Emocje zawierają jakieś informacje dotyczące potrzeb. Rozwinęły się w toku ewolucji, umożliwiając nam ich zaspokojanie. Tak na przykład wyrzuty sumienia mówią nam, że zachowaliśmy się niezgodnie z własnym kodeksem moralnym. Emocje według definicji jest złożonym stanem psychicznym, który obejmuje trzy odrębne elementy. Subiektywne doświadczenie, reakcję fizjologiczną oraz reakcję behawioralną lub ekspresyjną. Nie jest to jednak ogólnie przyjęta definicja. Różni naukowcy, filozofowie przyjmowali często skrajnie różne podejście do emocji na przestrzeni wieków. W 1972 roku psycholog Paul Ekman zasugerował, że istnieje sześć podstawowych emocji, które są uniwersalne w kulturach ludzkich. Jest to złość, strach, zaskoczenie, wstręt, smutek czy też szczęście. Następnie w latach 80. Robert Plutnik wprowadził inny system klasyfikacji, który nazywał się kołem emocji. I to koło emocji pokazywało, jak różne emocje można połączyć ze sobą, mieszać ze sobą, podobnie jak na przykład artysta miesza kolory podstawowe, aby uzyskać inne pochodne. Słowo emocje miało w historii wiele znaczeń przedpsychologicznych i odnosiło się nie do stanu indywidualnego umysłu, ale najpierw do przemieszczania się na przykład ludów czy też populacji. Cały proces emocjonalny składa się z emocji, reakcji naszego ciała, myśli oraz ekspresji, takich jak mimika, postawa ciała, śmiech czy też płacz. Charakterystyczne przejawy emocji badał już Karol Darwin, a swoje wnioski przedstawił w książce o wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. Podstawą emocji zajmował się Immanuel Kant i David Hume. Jeśli chodzi o proces emocjonalny, to składa się on z takich trzech głównych składników. Jest to składnik afektywny, czyli składnik oceny pozytywności czy też negatywności przedmiotu, składnik pobudzeniowy związany z oceną siły oddziaływania, a także ważności tego oddziaływania, i składnik treściowy, który jest związany z oceną tego, do jakiej sfery adresowany jest czynnik działający na człowieka. Teraz chciałabym przejść do teorii emocji. Tu starałam się przedstawić te cztery najważniejsze, najpopularniejsze. Teoria Jamesa Langego opracowana została niezależnie przez Williama Jamesa oraz Karla Langego. Zakłada ona, że emocje powstają z jakiegoś pobudzenia fizjologicznego. Jeśli zetkniemy się z jakimś niebezpieczeństwem, na przykład jak tutaj na slajdzie z niedźwiedziem, spotkanym niedźwiedziem, układ współczulny, będący częścią autonomicznego układu nerwowego, zainicjuje znaczne pobudzenie fizjologiczne, co spowoduje szybsze bicie serca, przyspieszony oddech, pocenie się. Według teorii emocji Jamesa Langego, strach pojawiłby się dopiero wtedy, kiedy wystąpiłoby to fizjologiczne pobudzenie. Teoria nie została jednak potwierdzona przez badaczy. Na przykład Chwalisz czy też Diner, a przed nimi jeszcze Hochman, przeprowadzili badanie doświadczeń emocjonalnych u osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Stwierdzili, z mniejszą świadomością pobudzenia, spowodowaną właśnie uszkodzeniem rdzenia kręgowego, odczuwali emocje mniej intensywniej. Jednak wyniki zostały znowu podważone przez inne badanie Bernarda, w którym osoby z uszkodzonym rdzeniem kręgowym raportowały odczuwanie emocji po urazie rdzenia kręgowego jeszcze silniej, jeszcze bardziej niż przed urazem. Kolejna teoria jest to teoria Waltera Cannona i ucznia Filipa Barda, którzy opracowali teorię Cannona-Barda, według której emocje tworzą się w mózgu. Teoria ta również zgłosi, że różne stany emocjonalne są powiązane z tym samym pobudzeniem fizjologicznym oraz że to pobudzenie fizjologiczne i doświadczenie emocjonalne pojawiają się niezależnie oraz równocześnie w tym samym czasie. Zatem podczas spotkania z niedźwiedziem poczujemy strach dokładnie w tym samym momencie, gdy ciało uruchomi taką reakcję walcz albo uciekaj. I ta reakcja będzie zupełnie niezależna i zupełnie odrębna od pobudzenia fizjologicznego, mimo tego, że pojawiają się w tym samym czasie.
Również ta teoria została potem zweryfikowana w późniejszych badaniach i wynika z niej, że źródłem emocji nie jest nie tylko wzgórze, o czym również powiem w kolejnych slajdach. Następnie teoria Schachtera-Singera. Jest to propozycja teorii emocji, która uwzględnia zarówno pobudzenie fizjologiczne, jak i doświadczenie emocjonalne. Zakłada ona, że na emocje składają się właściwie dwa czynniki, czynnik fizjologiczny oraz czynnik poznawczy. Pobudzenie fizjologiczne jest interpretowane, żeby wywołać to doświadczenie emocjonalne. No i wracając do tego przykładu z niedźwiedziem, według teorii niedźwiedź powoduje aktywację układu współczulnego, otrzymując tak zwaną etykietę strachu, więc naszym doświadczeniem jest strach. Gdyby jednak do tego zdarzenia przypisana na przykład została etykietka podekscytowanie czy też radość, doświadczymy właśnie takiego uczucia. Teoria Schachtera-Singera polega na takim właśnie etykietowaniu doświadczeń fizjologicznych. Nadawanie tych etykiet jest jednym z rodzajów oceny poznawczej. Z kolei ocena poznawcza jest to rozpoznanie przez jednostkę, przez osobę, że dana sytuacja ma znaczenie z punktu widzenia celów, interesów tej osoby. I Schachter i Singer właśnie uważali, że ocena poznawcza sytuacji ma niezwykłe znaczenie to doświadczenie emocji, ponieważ samo pobudzenie fizjologiczne daje doświadczenia całkiem niespecyficzne. I bez włączenia takiej oceny poznawczej moglibyśmy błędnie przypisać pobudzenie do jakiegoś danego doświadczenia emocjonalnego. I Schachter i Singer, aby udowodnić poprawność tej teorii, w 1962 roku przeprowadzili eksperyment. Uczestnicy płci męskiej zostali losowo przypisani do czterech grup oraz poinformowani, że uczestniczą w testach jakiegoś preparatu witaminowego. Badaniom w trzech grupach podano zastrzyki adrenaliny, a w ostatniej, w czwartej, podano placebo. W pierwszej grupie przekazano badanym, że wstrzyknięta substancja może spowodować skutki uboczne, jak przyspieszone bicie serca, pocenie się rąk i temu podobne, opisując właściwie rzeczywiste działania adrenaliny na współczulny układ nerwowy. W drugiej grupie nie podano żadnych informacji na temat działania badanego preparatu. Trzeciej z kolei powiedziano, że może spowodować jakieś swędzenie czy też ból głowy. Po otrzymaniu zastrzyków uczestnicy czekali z drugą osobą w jednym połączeniu. Zostali poinformowani, że to również jest ochotnik biorący udział w tym badaniu preparatu witaminowego. Tymczasem osoba, która była tą drugą osobą właściwie niebadaną, ponieważ była zatrudniona przez badaczy, jej zadaniem było odgrywanie euforii lub złości. Uczestnicy badania, którym uprzednio powiedziano, że mogą odczuwać objawy pobudzenia fizjologicznego, czyli ci badani z pierwszej grupy, zapytani o zmiany emocjonalne doświadczone w związku z euforią czy też złością, nie stwierdzili żadnych tego typu reakcji. Natomiast mężczyźni z pozostałych dwóch grup, którzy nie spodziewali się pobudzenia fizjologicznego w następstwie podania adrenaliny, częściej przyznawali się do odczuwania złości lub euforii w zależności od zachowania swojego współtowarzysza. Mimo że wszyscy, którym podano zastrzyk adrenaliny, doświadczyli takiego samego pobudzenia fizjologicznego, tylko ci, którzy się go nie spodziewali, wykorzystali kontekst do interpretacji, swojej własnej interpretacji pobudzenia jako zmiany stanu emocjonalnego. Zależność między doświadczaniem emocji przez człowieka i ich poznawczym przetwarzaniem, a także kolejnością występowania, badał również Richard Lazarus, który opracował teorię zwaną teorią Lazarusa, która zakłada, że odczuwanie emocji jest związane ze złożoną oceną poznawczą bodźca. I według Lazarusa ocena poznawcza składa się z dwóch etapów, oceny pierwotnej oraz oceny wtórnej. I pierwszy etap oceny pierwotnej to odpowiedź na pytanie, czy zdarzenie jest związane z moimi interesami, z moimi celami. Jeśli nie ma takiego związku, emocja w ogóle się nie pojawia. Z kolei jeśli dostrzeżemy taki związek, ustalamy, czy efekt tego zdarzenia będzie dobry, czy też zły. I znowu następuje ocena wtórna z pytaniem, co mogę zrobić w takiej sytuacji, co mogę zrobić w obecnej sytuacji. Chociaż ten proces jest wyraźnie podzielony na etapy, według twórcy, czyli Lazarusa, zachodzi on bardzo płynnie. Mamy jeszcze piątą teorię, o której zdecydowałam się wspomnieć. Jest to teoria Roberta Zająca, który zaproponował koncepcję, która jest zupełnie odwrotna do teorii Lazarusa. Zając twierdzi, że przy wzbudzaniu emocji procesy poznawcze w ogóle nie biorą udziału. Mamy możliwość blokowania procesów poznawczych, na przykład wyłączając telewizor podczas jakiejś reklamy.
Nie potrafimy zablokować odczuwania silnych emocji, a blokowanie zachowań uruchomianych przez dane procesy związane z jakąś emocją jest bardzo trudne. I Zając twierdzi, że często emocje pojawia się, zanim w ogóle nastąpi poznanie. Teoria ta ma na przykład ma poparcie w badaniach wpływu reklam na konsumenta, ponieważ konsument może polubić jakiś produkt, zanim uzyska więcej informacji na jego temat. Jeśli chodzi o złożoność emocji, wydaje się, że nasza zdolność do rozpoznawania wyrazu twarzy, czy też wyrażania emocji za pomocą mimiki, jest uniwersalna we wszystkich kręgach kulturowych. Osoby od urodzenia niewidome okazują emocje za pomocą takich samych ekspresji mimicznych, mimo tego, że nigdy nie widziały ich u innych ludzi. To oznacza, że taki wzorzec aktywności naszych mięśni twarzy, które są zaangażowane w wyrażanie emocji, jest bardzo uniwersalny. I w zasadzie tą koncepcję zaproponowano już w książce, wcześniej wspomnianej książce Karola Darwina o wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. I Paul Ekman przeprowadził pionierskie badanie z udziałem jednego z mieszkańców Nowej Gwinei, który należał do grupy przedstawicieli kultury przedpiśmiennej, której członkowie posługują się narzędziami kamiennymi i nie mieli kontaktu z ludźmi spoza swojego kręgu kulturowego. Ekman poprosił mężczyznę o to, żeby zaprezentował, jaki miałby wyraz twarzy w kilku sytuacjach. W pierwszej sytuacji odwiedził go przyjaciel, w drugiej sytuacji właśnie zmarło jego dziecko, w trzeciej sytuacji szykuje się do walki oraz w czwartej sytuacji nadepnął na rozkładające się szczątki świni. Ekspresje mimiczne emocji mężczyzny okazały się bardzo uniwersalne. Spotkanie zainspirowało Ekmana do dalszej pracy nad mimiką. Po powrocie z Nowej Gwinei Ekman poświęcił badaniom tej dziedziny ponad 40 lat. Emocje można opisywać używając takich subiektywnych wyrażeń należących do języka potocznego, no i na przykład wstręt czy też smutek. Można też odnieść się do nich z perspektywy takiej bardziej behawioralnej, na przykład bicie, ucieczka, płacz. Perspektywa reakcji emocjonalnych na otoczenie, czyli język funkcjonalny, to jest kolejny sposób opisu emocji. I w ujęciu funkcjonalnym efektem ucieczki jest na przykład ochrona jednostki, a efektem ataku jest zniszczenie obiektu, czy też właśnie jednostki. Efektem smutku i płaczu jest próba uzyskania wsparcia od innych. Przeprowadzone badania pokazały, że ludzie ze wszystkich kultur byli w stanie nazwać widziane emocje u innych, niezwiązanych z nimi w żaden sposób kulturowo. Dlatego zakładano, że emocje uniwersalne objawiają się tak samo w całej człowieczej populacji. Na szczęście takie tezy są sprawdzane więcej niż tylko jeden raz. Podczas badań nad kulturalnymi różnicami okazało się, że narody wschodnie, jak Chińczycy, zwracają większą uwagę na oczy, podczas gdy oczy zachodu zwracają się na brwi i usta. Wskazywałoby na to, że te części są dla nich bardziej istotne przy rozpoznawaniu emocji. Patrząc na porównanie z badania, można powiedzieć, że najbardziej podobne wyrażenia dotyczą najbardziej takich skrajnych emocji, czyli smutku oraz radości. Teraz powiem trochę o samym mózgu emocjonalnym. MacLean podjął próbę wyjaśnienia procesów powstawania emocji na podstawie ewolucji i budowy mózgu. Już w latach 60. XX wieku zaproponował tak zwany model trójstopniowej organizacji mózgu. Opierała się ona na takiej obserwacji, że mózg ssaków składa się z trzech odrębnych obszarów. Według niego obszar położony najgłębiej pochodzi od gadów. Obszar nad nim, tak zwany obszar limbiczny, mieliśmy odziedziczyć po wczesnych ssakach, a trzeci, ostatni, położony najbardziej na zewnątrz, miał wyewoluować dopiero u ssaków współczesnych. Zgodnie z tą teorią mózg gadzi odpowiada za takie zachowanie niewerbalne i działanie automatyczne. Z kolei mózg paleossaków odkrywa kluczową rolę w zachowaniach rodzicielskich, czy też ukierunkowanych na rozmnażanie się. Procesy wyższego rzędu, na przykład myślenie racjonalne, myślenie abstrakcyjne, poznanie, zachodzą natomiast wyłącznie w mózgu ssaków współczesnych. Wystąpiła również ogromna krytyka tego modelu, ponieważ wraz z postępem badań teoria o tej trójstopniowej organizacji została poddana zdecydowanej krytyce. Zgodnie z wiedzą o takiej ewolucji organizmów, struktury nazywane przez MacLeana mózgiem gadzi były obecne już u ryb bezszczękowych.
I wbrew temu, co twierdził, należące do tego obszaru jądra podstawne są zaangażowane w inicjację i kontrolę ruchów zależnych od woli. No i taką, to potwierdzają obserwacje osób z zaburzeniami tego obszaru mózgu, na przykład u chorych na Parkinsona. Zgodnie z aktualną wiedzą, układ limbiczny pojawił się ewolucyjnie wcześniej niż u pierwszych ssaków. Elementy układu limbicznego, przegroda, hipokamp, ciało migdałowate, posiadają już ptaki, płazy i gady. Jest u nich także kora zakrętu obręczy. Funkcje związane z tymi obszarami, na przykład zachowania rodzicielskie, są obecne także u gadów, w większości ptaków i nawet wykazano, że niektóre płazy opiekują się potomstwem. Podobnie kora nowa wcale nie występuje po raz pierwszy u współczesnych ssaków. Kora nowa była obecna już u wczesnych ssaków 65 milionów lat temu. Jej elementy mają również psaki, ryby kostno i chrzęstno-szkieletowe. Struktury biorą udział w postrzeganiu, uczeniu się, używaniu narzędzi, czy też tworzeniu jakichś konceptów. U mnie ssaków struktura ta ma inną budowę co kora nowa, co wyjaśnia, dlaczego wcześniej nie była u tych zwierząt zauważana. Układ limbiczny to jest część kory mózgu oraz ośrodki podkorowe otaczające ciało modzylowate oraz szczelinę naczyniówkową. I są to płat limbiczny wraz z hipokampem, ciało migdałowate oraz jądra przegrody. Zacznę od hipokampa. Hipokamp zbudowany jest z kory starej, struktury, która w rozwoju filogenetycznym pojawiła się pierwsza u ryb. W miarę powstawania i rozrastania się kory nowej uległa ona zwinięciu i przesunięciu bardziej w głąb mózgu, gdzie utworzyła strukturę w kształcie litery C, przypominającą nieco konika morskiego, od którego właściwie przyjęła swoją nazwę. W obrębie tej struktury wyróżnia się zakręt zębaty i hipokamp właściwy, zwany też rogiem Amona. Element układu limbicznego odpowiedzialny głównie za pamięć. Hipokamp odgrywa także ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz orientacji przestrzennej. Stwierdzono także, że uszkodzenie hipokampu w znacznym stopniu upośledza u zwierząt zdolności uczenia się. Ciało migdałowate jest to część układu limbicznego, ośrodek mózgowy, który znajduje się między biegunem skroniowym półkuli mózgu a rogiem dolnym komory bocznej. Ciało migdałowate ma bogaty system połączeń aferentnych i eferentnych, zarówno podkorowych, jak i korowych. Po raz pierwszy ciało migdałowate zostało wyróżnione jako odrębna część mózgowia na początku XIX wieku, a nazwa została nadana ze względu na podobieństwo kształtu do migdałów. Porównanie list emocji, które były sporządzane przez wieki przez różnych badaczy, prowadzi nas do wniosku, że różnice między nimi biorą się z używania różnych słów na określenie tych samych stanów człowieka. Okazuje się wtedy, że różne listy w znacznym stopniu pokrywają się i praktycznie wszystkie zawierają jakąś część wspólną, jakąś taką wspólną wersję czterech emocji: strachu, złości, smutku oraz zadowolenia. Istnieją także mocne dowody na to, że emocje podstawowe mają charakter wrodzony i mamy je wspólnie ze zwierzętami. Natomiast nasza świadomość przeprowadza ich taką obróbkę i to przeżycie emocji, świadome odczucie odbierane w postaci różnorodnych stanów emocjonalnych. Procesy świadome są bardzo trudne do badania metodami współczesnej neurobiologii, mówię nawet dlatego, że mimo tego, że mamy nowoczesne metody opracowania stanu mózgu, jak na przykład funkcjonalny rezonans magnetyczny, czy też emisyjna tomografia pozytonowa, mają zbyt niską rozdzielczość czasową w stosunku do bardzo krótkotrwałych zjawisk, które zachodzą w naszej świadomości. Jedną z takich najlepiej zbadanych emocji podstawowych, tych powtarzających się, jest strach. Tak neuronalny mechanizm powstawania strachu opisuje na przykład Daniel Coleman w swojej głośnej książce Inteligencja emocjonalna i teraz chciałabym przeczytać jej fragment. Powiedzmy, że siedzisz wieczorem sam w domu i idziesz już spać, kiedy nagle słyszysz dobiegający z obok ogrodu krzyk. Pierwszy obwód nerwowy odbiera dźwięk jako fale fizyczne i przekłada je na język mózgu, aby postawić cię w stan czujności. Ta droga nerwów biegnie od ucha do wytchnienia mózgu i dalej do wzgórza. Potem rozwidla się. Mniejsza wiązka połączeń nerwowych prowadzi do ciała migdałowego i położonego w jego pobliżu hipokampa. Druga, większa, do okolicy słuchowej kory mózgowej, znajdującej się w płacie skroniowym, gdzie są klasyfikowane i interpretowane dźwięki. Ciało migdałowate włącza alarm, a jego okolica środkowa pobudza do działania pod wzgórze, czyli mózgu i autonomiczny układ nerwowy.
Ciało migdałowate połączone jest ze wszystkimi ważniejszymi częściami mózgu. Z obszarów środkowego i przyśrodkowego biegnie połączenie do okolic podwzgórza, które wydzielają hormon uwalniający kortykotropinę, mobilizujący ciało za pośrednictwem strumienia innych hormonów do walki lub ucieczki. Jeszcze inna droga prowadzi z ciała migdałowatego do miejsca sinowego w pniu mózgu, która z kolei wytwarza norepinefrynę i rozsyła ją do różnych części mózgu. I ta właśnie zwiększa ogólną reaktywność tych obszarów mózgu, które ją otrzymują, dzięki czemu ośrodki czuciowe stają się bardziej wrażliwe na docierające do nich impulsy. Zalewa ona korę mózgową, pień i sam układ limbiczny, stawiając cały mózg w stan pogotowia. Większość tych zmian zachodzi poza naszą świadomością. Reakcja na bodziec istotny z emocjonalnego punktu widzenia jest przetwarzana, jak już wcześniej właśnie przytoczyłam ten cytat, dwoma torami. Podkorowo, czyli nieświadomie, oraz drugim torem, czyli świadomie. Dzięki temu możliwa jest niemal błyskawiczna, natychmiastowa reakcja, ponieważ procesy podkorowe są szybkie, z ewentualną późniejszą korektą działań, które wynikają z jakiejś takiej świadomej refleksji. Najnowsze badania nad neurobiologicznymi podstawami emocji można podsumować w ten sposób. Z powstawaniem emocji wiąże się właściwie kilka obszarów mózgu. Są to obszary poniżej poziomu kory mózgowej, czyli obszary podkorowe. Głównie mieszczą się w rejonie pnia mózgu, podwzgórza oraz podstawy przedomózgowia. Rejon ten, określany jako istota lub substancja szara, jest podstawowym kandydatem na głównego koordynatora reakcji emocjonalnych. Kolejnym ważnym narządem podkorowym jest właśnie wcześniej omawiane ciało migdałowate. W korze mózgowej natomiast emocjami zajmują się fragmenty przedniej części zakrętu obręczy. Istotną sprawą jest to, że wymienione obszary są w różnym stopniu zaangażowane w przetwarzanie różnych emocji. Nowe techniki obrazowania mózgu, pracy mózgu, wykazują, że wzbudzanie u badanych, przeżywanie u nich złości, smutku, zadowolenia czy też strachu prowadzi do pobudzenia kilku z wymienionych obszarów, lecz sposób pobudzenia jest dla każdej z tych emocji zupełnie inny. I tak smutek zawsze aktywuje brzuszno-przyśrodkowy fragment kory przedczołowej, podwzgórze oraz pień mózgu, a złość i strach nie aktywują ani kory przedczołowej, ani podwzgórza. Ciało migdałowate, odgrywające już, jak wcześniej mówiłam, taką podstawową rolę w powstawaniu strachu, wykazuje nikłe zainteresowanie innymi emocjami, takimi jak odraza czy też zadowolenie. Ta wybiórczość ciała migdałowatego jest charakterystyczna. Rozmaite struktury mózgu interesują się pewnymi emocjami, a innymi zupełnie się nie interesują. Substancje chemiczne produkowane w mózgu tworzą bardzo skomplikowany układ wzajemnych powiązań, a dany stan układu wpływa na to, czy odczuwamy radość, czy też smutek, złość, czy umiemy opanować agresję, odczuwać empatię, jakie więzi łączą nas z bliskimi, z ludźmi, jak traktujemy normy społeczne, czy na przykład mamy problemy związane z agresją. Sprawa jednak nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Nadmiernym i wprowadzającym w błąd nas uproszczeniem jest przekonanie, że danej emocji można przyporządkować jedną czy dwie substancje działające w mózgu. No i jak to ujął czołowy badacz neurobiologicznych podstaw życia emocjonalnego, Joseph Ledoux? Teraz przytoczę jego słowa. Słowo emocja nie odnosi się do niczego, co mózg czy umysł rzeczywiście ma albo tworzy. Emocja jest tylko etykietką, wygodnym sposobem rozmawiania o aspektach mózgu i umysłu. W powstawaniu różnych klas emocji pośredniczą oddzielne układy nerwowe, które rozwijały się z różnych powodów. Układ, z którego korzystamy, aby bronić się przed niebezpieczeństwem, jest inny niż ten, którego używamy przy prokreacji, a uczucia będące skutkiem aktywizacji tych układów nie mają wspólnego pochodzenia. Nie ma czegoś takiego jak układ w mózgu, który zajmował się tą funkcją. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo trochę na temat tego niezwykłego połączenia. Tu na koniec bibliografia, źródła, z których korzystałam. Dziękuję bardzo za uwagę.